Witam Was serdecznie, jak zapewne wiecie, w Carsłanie mamy leasing i wynajem motocykli, dlatego jesteśmy dzisiaj w BMW, żeby pokazać Wam, jak takie przygotowanie motocykla do wydania wygląda i jak wygląda sama wydawka. Tak wygląda motocykl, który przyjeżdża do salonu, a to Łukasz, który nas przeprowadzi przez tą trudną procedurę i opowie, jak to dokładnie wygląda. Dzień dobry, Łukasz Cacko, koordynator wydziału motocykli Inczkiej Warszawa. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Wam, jak wygląda motocykl od razu po przyjściu z fabryki do salonu. No i co my tutaj mamy, powiedzmy? Czemu to jest w takim kartonie? Motocykl już na poziomie fabryki jest wszystkich zapakowany tak, żeby transport tych ostatnich 700 km do Polski przebiegł sprawnie i bezpiecznie. Fabryka nam przygotowuje pojazd, który jest dostarczany firmą kurierską. Znajduje się on na dwóch paletach. Nasz mechanik za chwilkę, przez chwilę, przepraszam, przygotował go, zaprowadził na halę i za chwilkę dokonamy jego unboxingu. Mechanik na chwilę obecną dokonał już czynności wypakowania pojazdu. Jest to pierwszy etap. W kolejnym etapie motocykl dopasażymy wszystkie niezbędne elementy do jazdy, czyli szybę, stelaż kufra centralnego. Wszystko to, co nie zostało jeszcze zamontowane w fabryce. Następnym etapem będzie sprawdzenie wszystkich newralgicznych elementów motocykla. Śrub mocujący hamulce, śrub mocujący silnik, ramy, kierownicę. Tak, żebyście mieli pewność, że motocykl, który odbieracie, jest bezpieczny i będzie bezawaryjnie służył przez kolejne lata. Wydaliśmy pierwszy motocykl, bardzo serdecznie dziękujemy i właśnie sobie odjeżdża szczęśliwy właściciel. Dzięki.